Rozpoczęcia naszego odpustu parafialnego, który przeżywamy w tym roku w dzień naszego jubileuszu 400 lat charyzmatu świętego Wincentego a Paula. Te dwie okazje złączone w jedno pokazują, jak bardzo nam zależy na to, żeby tegoroczny odpust był wyjątkowy i szczególny, że możemy dzisiaj w takim dniu gościć chór wraz z orkiestrą z Jasnej Góry, która przeżywała dopiero co przepiękny jubileusz 300-lecia koronacji. I święty Wincenty był niezwykle pobożny Maryjnie, jej oddany. I myślę, że to nie jest przypadek, chociaż wydawałoby się, że sama organizacja tego koncertu wyszła tak zupełnie niespodziewanie, naturalnie. Ale łączy się niezwykle cudownie. Ja z tego bardzo się cieszę, że możemy gościć tak niezwykły chór i orkiestrę. Ojciec Ireneusz Wybraniak, który jest autorem muzyki do tekstów liturgicznych, przyjeżdża wraz z koncertem zatytułowanym Cykl Świąt Maryjnych. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni i cieszymy się, że właśnie tutaj w Bazylice Świętego Krzyża, o której przez najbliższe dni jeszcze będziemy mówić wiele podczas tych przyświętych przeżywanych w ramach uroczystości odpustowych, że dzisiaj uświetli nas muzyką, śpiewem, słowem, refleksją, tak bardzo zakorzenioną w pobożności maryjnej. Z całego serca już teraz dziękuję za tę obecność, za tę obecność dzisiaj razem z nami. I bardzo proszę, żebyśmy gorąco przywitali chór i orkiestrę z Jasnej Góry. Dariusz Laskowski i Karol Skwar.
drugie skrzypce Zuzanna Gulewicz, Małgorzata Słoniowska, Katarzyna Orkan-Łęcka, Anna Marciniak. Altówki Daria Alda-Habi, Weronika Bogdańska. Wiolonczele Alicja Tarnowska, Szymon Bogdański, Katarzyna. Instrumenty perkusyjne Gabriel Jasiorowski, organy Sławomir Kuczek. O preludium, które za chwilę usłyszymy, preludium otwierające cykl świąt maryjnych, preludium organowe z elementami improwizacyjnymi, zbudowane na motywie tematycznym, potem preludium usłyszymy poszczególne święta maryjne. Życzę wszystkim wspaniałego doświadczenia. Piękna, prawdy i dobra przez słowo i muzykę, którą chcemy wyrazić.
świętowanie w święta Najświętszej Marii Panny. Przed nami narodziny, tęsknota, nadzieja, radość, wdzięczność to są rysy charakterystyczne tego pierwszego święta, narodziny Najświętszej Marii Panny. Instrumentalny utwór muzyczny o charakterze trochę tanecznym otwiera subtelny temat wyrażający tęsknotę małżeństwa za potomstwem. Pojawiający się w utworze solo jest obrazem gaworzenia nowonarodzonego dziecka. Następnie różańcowa. Modlitwa różańcowa w utworze kryje się pod 10 ósemkami grupowanymi według schematu 3 plus 2. Liczby mają oczywiście znaczenie symboliczne. 10 jest liczbą Słowa Bożego, paciorków w każdej tajemnicy różańca. 3 jest liczbą Trójcy Świętej, 2 liczbą dwóch natur Jezusa Chrystusa, boskiej i ludzkiej, a 5 jest liczbą tajemnic w różańcu. Następnie niepokalany, zbudowany na słowach modlitwy Ave Maria, utwór jest duetem tenora i altu przy akompaniamencie organowym uzupełnioną partią altówki. Zastosowany tutaj współczynnik formy wyraża dialogi Archanioła Gabriela z Maryją oraz Maryi z Elżbietą. Po czym usłyszymy kolejne święto Boga Rodzicy, Dziewicy. Święto wyrażające godność macierzyńską Najświętszej Marii Dziewicy. Kompozytor oddaje to święto przez formę kanonu przeplatanego motywami instrumentów smyczkowych. Całość zbudowana jest na antyfonie. Boga Rodzicą, Dziewicą, błogosławiona Maryi. Kadencję kanonu stanowi zawołanie imienia Maryi. Hebrajskie imię Miriam albo aramejskie Mariam ma wiele znaczeń, między innymi kropelka, księżniczka lub pani. I na koniec pierwszej części koncertu usłyszymy święto gromniczne Matki Bożej Gromnicznej. Utwór otwiera tremolo na kotle w stroju. Ilustracja gromów podczas burzy, który poskramia modlitwa w głosach solowych. Element grozy wzmacniają uderzenia w gong. Na zaśpiewy solowe, stylizowane chorałem gregoriańskim, odpowiada chór i organy motywami najstarszej polskiej pieśni religijnej Bogu Rodzic. Zapraszamy solistów.
przed nami druga część koncertu. Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Utwór otwiera perkusyjny instrument Vibra Slam, powtarzany wielokrotnie, jakby przeszkadzając tajemnicy zwiastowania. Efekt ten przypomina syczenie węża, echo biblijnej historii grzechu pierworodnego z Księgi Rodzaju. Dla podkreślenia subtelności tajemnicy, smyczki artykulacją pizzicato pulsują ósemkami zgrupowanymi według schematu 3+3+2. Zastosowano tu symboliki Trójcy Świętej, dwóch natur, Mesjasza. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek miał udział w naturze Boga. Biblijna liczba 8 jest liczbą błogosławieństwa. Po czym przeniesiemy się w typowe klimaty naszej ojczyzny. Królowa Polski, 3 maja, to drugi w cyklu utwór instrumentalny w tempie rubato. Organy w 3 pierwszych taktach przedstawiają wiosenną modlitwę w kościele, w świątyni. W modlitwie towarzyszą majowe odgłosy ptaków, tryle. W całości żywiołowego charakteru utworu słuchać figurę onomatopeiczną, odgłos szabli łańskich i tętę koni w boju. Po czym zaprezentujemy święto w niebowzięcie. Utwór Mater. Mater Marie Grazie. Za bazę tekstową do utworu przyjął kompozytor modlitwę dobrze znaną w tradycji zakonu Paulinów. Maria Mater Grazie. Maria Matka Łaski. Utwór opisuje wstawienniczą rolę Maryi na wyżynach nieba. Smyczki malują panoramę nieba, akompaniując spokojne kantelenie w alantówce. Od czasu do czasu słychać motywy ze zwiastowania. Każde amen kończy się fermatą. Ciekawostka, fermata w muzyce ma swój odpowiednik wyrazowy. Koronę. I jako finał Magnificat. Święto Matki Bożej Częstochowskiej, uroczystość, Magnificat Maryi. Według Benedykta XVI to portret jej duszy. Maria cała jest utkana ze Słowa Bożego i w Słowie Bożym czuje się jak u siebie w domu, skąd wychodzi i powraca. W utworze zastosowano formę kanonu, by oddać ideę wyjścia i powrotu. Maryja, przeniknięta Słowem Bożym, staje się Matką Słowa Wcielonego. Finałowy utwór scala i zamyka cykl świąt maryjnych, będąc dziękczynieniem za obecność Najświętszej Marii Dziewicy w historii Polski i Kościoła. Magnalia Dei, wielkie dzieła Boga. Oto motyw tej pieśni. Dziękczynienie i uwielbienie. Magnificat, magnificat, anima mea domino. Fraza, na której zbudowany jest kanon. Magnificat jest zwieńczeniem i nie przez przypadek, albowiem sama etymologia łacińskiego słowa korona znaczy wieniec wesela, wieniec chwały. Utwór otwiera 4-taktowe intro instrumentalne, organy, kantylena z 3-krotną pauzą ósemkową jest jak jaskółka zapowiadająca wiosnę. Radosny klimat utworu, jak zauważyli sami wykonawcy, przypomina radość, jaką Maryja wnosi do domu swojej kuzynki Elżbiety i do naszego życia. Zapraszam.
innego nie możemy, tylko to, co Najświętsza Panna Maria w domu Elżbiety. Magnifikat. Niech wniesie do waszego domu radość i pokój od Boga samego. Bo kiedy Bóg jest nie gościem, ale gospodarzem naszego życia, to już nic lepszego nie może nas spotkać. Magnifikat, magnifikat. Anima mea domi.
się solistami, którzy już sobie poszli, ale mam nadzieję, że już się zdarzy.